Dzień dobry. Mamy niedzielę 21 stycznia. Czas leci jak szalony ostatnio. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć takie naj... No, to jest mój wybór, tak? Ale myślę, że to dla nas wszystkich będzie cenne. Takie najistotniejsze wątki ostatnich trzech warsztatów 205, 206, 207, które łączą się ze sobą, ponieważ tutaj pan Keszy cały czas porusza się w rejestrach, przybliża nam, w jaki sposób dusza wszechświata funkcjonuje, w jaki sposób... Oj, nie, dobrze. W jaki sposób odbywa się proces manifestacji, tak, z duszy Kreatora, w jaki sposób odbywa się kształtowanie ludzkiej duszy, i on cały czas podkreśla, że Ziemia to jest takie szczególne miejsce, gdzie ten proces dojrzewania duszy, czyli kształtowania nowej duszy, nowej tożsamości, przebiega w sposób najbardziej pełen tarć, ale też najskuteczniejszy, najszybszy, ponieważ on to uzasadnia w taki sposób. Ziemia jest, niewiele jest takich planet tak gęstych jak Ziemia, gdzie jest taka duża ilość pól grawitacyjnych, czyli taka duża ilość pierwiastków. Tak? My mamy... Nasza główna prędkość magnetyczno-grawitacyjna jest w okolicach azotu, węgla, tlenu, tak, i wodoru, ponieważ 90% naszego ciała składa się z aminokwasu, czyli z pól węgla, azotu, tlenu i wodoru. Natomiast mamy dostęp też do bardzo wielu innych pól, nawet do ołowiu, tak, ponieważ mamy ołów, gaz ołowiu w nerkach i w wątrobie według pana Keszy, tam niewielkie ilości służące procesom separacji, tak? Czyli oddzielania części metabolitów. Wiemy, jak to przebiega, proces wydalania toksyn z żółcią, czyli głównie toksyn związanych z metabolizmem azotu oraz wydalanie z moczem też głównie metabolitów azotu. I również mamy dostęp do wielu innych pierwiastków, na przykład w Szyszynce mamy jakiś tam gaz złota, tak? I tak dalej, i tak dalej. Także tutaj on mówi, jest bardzo duża ilość komponentów grawitacyjnych, w związku z tym ta skala emocji, skala różnego typu wrażeń, skala doświadczeń, skala reakcji na te doświadczenia jest bardzo kompleksowa. I to on mówi, że to jest taka wylęgarnia, wielokrotnie to mówił, bleach, czyli wypłukiwanie dusz, czyli poprzez doświadczenie, poprzez tarcie ze środowiskiem, ty budujesz sobie pewną umiejętność kreowania, tak? Uczysz się tutaj w trudnych warunkach, w najsilniejszej presji. Dzięki tej presji możesz największą siłę w sobie zbudować. I to jest ta istota. I teraz on mówił właśnie na tych trzech ostatnich, te wątki chciałem wam zebrać, mówił o procesie śmierci. Powiedział takie słowa. Gdyby ludzie wiedzieli, jaki jest w wymiarze duszy, jaka tam jest cudowność, błogość, no tutaj za topografem mogę uzupełnić totalna miłość, totalna błogość, jedność. Gdyby ludzie, wracając do pana Keszy, gdyby ludzie wiedzieli, jak tam jest, to by wszyscy samobójstwo popełnili. Po czym oczywiście prostuje i tak jakby... Żeby to nie zostało jako sugestia, mówi, że we wszystkich religiach samobójstwo jest oczywiście zabronione i to głównie z tego powodu, że dusza jakby sama decyduje, kiedy kończy swoje doświadczenie. To jest to, o czym mówiliśmy tydzień temu. Skutek jest przyczyną wszystkich przyczyn, czyli skutek, którym jest zbudowanie dojrzałej duszy, która według pana Keszy wraca do źródła i wzbogaca źródło. Także tutaj były bardzo ciekawe wątki. Ja to specjalnie wam chcę skrócić, żebyście, jak będziecie oglądać te tłumaczenia czwartkowe i niedzielne, gdzie jest słowo w słowo, żebyście tych wątków poszukali, i bo to można zgubić, bo on mówi, wiesz, no 4 godziny gęstym tekstem o wszystkim i o niczym, ciężko wyłapać, nie? Ale to było, że skutek jest przyczyną wszystkich przyczyn, czyli skutkiem jest wytworzenie duszy o dojrzałej, o pewnej dojrzałości, tak? Każda dusza, powiedzmy ta ludzka, ma określony
cel jakby, tak? Pewnego typu doświadczenia chce zebrać, żeby się zgęścić. I tutaj Kesze jeszcze lepiej to rozwija, mówi tak. Wielu z was, którzy odejdą stąd po osiągnięciu pewnego poziomu tej wewnętrznej mocy, wrócą tutaj po to, żeby zbierać więcej doświadczeń, żeby jeszcze się przetrzeć przez to, żeby jeszcze nauczyć się czegoś, a spróbuj tego, a spróbuję tak. To wszystko są różnego typu formy oddzielenia, separacji od duszy, od duszy źródła, czyli wydzielenia dla sprawdzenia swojej mocy, udowodnienia sobie swojej mocy, tak, w różnych warunkach niemocy, tak, czyli w różnych uwikłaniach. No bo na tym generalnie życie ludzkie w materii polega, tak, różnego typu uwikłania, rodzinne, emocjonalne, fizyczne, zdrowotne i ty z tym sobie radzisz. I to, jak sobie z tym radzisz, tak jakby wracasz do własnej mocy, nie? To, o czym Kesze mówi, że myśmy zagubili własną moc, zagubiliśmy kontakt z samym sobą, oddaliśmy autorytet na zewnątrz, w związku z tym ktoś to wykorzystał i zbudował system, gdzie władza jest poza ludźmi, ludzie są niewolnikami. I tutaj ten proces polega na tym, żeby wrócić do tej własnej mocy, że ty masz to źródło w sobie, tak? Cały czas o tym on mówi. Także to był bardzo dobry wątek, że wielu odejdzie i wróci, bo tu są szczególne, gęste warunki, żeby móc doświadczyć bardzo dużej skali doznań, dużej też skali wniosków, przemyśleń, tak, decyzji. To jest miejsce szczególne według niego, ponieważ jako jedna z nielicznych planet jest tak gęsta, tak duża ilość interakcji, duża ilość pierwiastków. I teraz o tych interakcjach, które są istotą tej technologii. Bardzo ciekawy wątek był, praktycznie dwa ostatnie warsztaty były temu poświęcone, oprócz tego wątku, który powiedziałem przed chwilą o tej duszy i o tym, że dusza jakby, no to już nie będę się powtarzał. Bardzo istotnym wątkiem i ciekawym dla nas był wątek fotosyntezy, jak to przebiega, proces oddychania, czyli absorpcji poprzez płuca i bardzo podobny, bo to jest ta sama zasada, wątek odżywiania się, czyli jedzenia, co się dzieje w jelitach. I to dla wielu z nas może być trochę szokujące, bo to jest troszkę inaczej ujęte niż materialistyczna medycyna i materialistyczna nauka nam to do tej pory tłumaczyła. Kasia powiedział coś takiego. W procesie fotosyntezy ani jeden atom tlenu nie przechodzi przez powierzchnię liścia. To jest niemożliwe. Nie ma takiej możliwości. Dół liścia ma inny kolor niż góra liścia. Dół liścia i góra liścia są pokryte czymś w rodzaju nanowarstwy, która ułatwia absorpcję. I teraz on mówi, z tego co wiemy, fotosynteza odbywa się w nocy. W nocy rośliny produkują najwięcej tlenu, wydzielają najwięcej tlenu. I teraz on mówi, jak to się dzieje. Narysował liść i mówi tak. Wnętrze liścia jest wypełnione różnego typu solami opartymi na azocie, czyli azot, składnik aminokwasu. Natomiast wokół liścia mamy gazową część planety, czyli mamy dwutlenek węgla, tak, mamy azot, mamy tlen, mamy wodór, te wszystkie składniki powietrza, które również są składnikiem aminokwasu, czyli białka. I teraz on mówi tak, w nocy, czyli w momencie, kiedy Ziemia, ta część Ziemi, o której mówimy, gdzie jest to drzewko, tak, jest odwrócona od Słońca, czyli Słońce, część pół Słońca jest osłonięta, czyli presja Słońca jest mniejsza, w związku z tym Ziemia ma więcej do powiedzenia i presja pól magnetyczno, czyli pchających i grawitacyjnych, czyli pobierających Ziemi jest silniejsza. I wówczas zachodzi proces, że te gazy i sole azotu, które są wewnątrz liścia, pobierają pola węgla zawartego w dwutlenku węgla. Pochłaniają je, absorbują, ponieważ Ziemia, tak jakby pole Ziemi przefiltrowuje się przez te atomy dwutlenku węgla zawarte
w powietrzu i liść, czyli gazy azotów zawarte w liściu, pochłaniają te pola węgla. Natomiast jak słońce wschodzi, zaczynają uwalniać te pola węgla poprzez górną część liścia. A zobaczcie, azot to jest masa atomowa 14, węgiel to jest masa atomowa 12, czyli masz blisko między węglem a azotem, 12-14, czyli w momencie zmiany presji warunków zewnętrznych azot może się zachowywać jak węgiel, węgiel jak azot i te pola się wymieniają. Czyli można tak uprościć, że w nocy, kiedy presja Słońca jest mniejsza i Ziemia ma więcej do powiedzenia, to ten azot wewnątrz liścia zachowuje się jak węgiel, pochłania pewnego typu pola węgla. Natomiast jak Słońce wschodzi i zaczyna dominować, i jej pola Słońca zaczynają dominować, to wówczas ten azot, który pochłonął pewne wartości węgla, zaczyna się zachowywać jak tlen, czyli z 14 na 16 przeskakuje. I wówczas następuje materializacja tych pól tlenu powyżej liścia. I w ten sposób tlen jest tworzony. Dosłownie tak to powiedział. Może być to szokujące, ale podkreślił wielokrotnie. Ani jeden atom tlenu, czy dwutlenku węgla, cząsteczka dwutlenku węgla, wszystko jedno, nie przechodzi przez powierzchnię liścia. Przechodzą tylko pola, interakcja. I wówczas na skutek tej interakcji, w momencie, kiedy Słońce się uaktywnia, to powyżej liścia pojawia się kolejny, na skutek emanacji tych pól. Te pola pochłonięte z węgla, te sole azotu oddają i następuje materializacja tlenu. Czyli to, co powstaje w górnych warstwach atmosfery, kiedy w momencie tarcia się pól Słońca i Ziemi, materializacja pierwiastków zatrzymuje się w okolicach azotu, tak? Czyli azot, tlen, węgiel, plus oczywiście wodór, który ze Słońca pochodzi. Także tu to jest dosyć nowy wątek i to on mówi po to, żeby pokazać nam, że również w ten sam sposób my się karmimy z gansów. To jest wątek, który mamy od kilku lat. I teraz porównał liść do płuc. On mówi, powiedział to samo. Ani jeden atom tlenu z powietrza, który wdychasz, nie przechodzi do twojej krwi. To jest niemożliwe. Następuje dokładnie ten sam proces. Absorbujesz. Po prostu absorbujesz wdychanego powietrza pola tlenu, pola węgla, pola azotu, pola wodoru w odpowiedniej konfiguracji. I tu się pojawia bardzo ciekawy wątek. On opowiadał wielokrotnie, że kiedyś do nich, do Włoch, przyjechał jakiś guru z Indii, który miał trzutkę swoich wyznawców. Całym, że tak powiem, wicem tego guru, w którym uwodził tych wyznawców, było to, że on się stawał coraz bardziej święty po każdej 21-dniowej głodówce. Potrafił w ten sposób oddychać, że po prostu przez 21 dni mógł nie jeść i oni patrzyli, podziwiali i on budował swoją świętość na tym. A Keshe mówi, potem spotkali się w cztery oczy i on mówi, jesteś oszustem. Powiedz im, jak ty to robisz. To nie jest żadna świętość, to jest po prostu zwykła wiedza. Ty masz tą wiedzę, dostałeś ją od swoich nauczycieli, mistrzów lub wyczytałeś gdzieś, sprawdziłeś i po prostu umiesz to robić. I teraz Keshe mówi, w jaki sposób to się robi. To się robi w następujący sposób. Zmieniasz rytm oddechu. Przyspieszasz, zwalniasz. A wiecie dobrze, że jak zwalniasz rytm oddechu, czyli mniej oddechów na minutę, tak, to wówczas rytm serca się zmienia. A serce jest tym głównym reaktorem, który jakby jest w środku między płucami i dyktuje absorpcję. I on mówi, przy odpowiednim rytmie oddechu absorbujesz pola złota z powietrza. Absorbujesz pola aminokwasu, białka, czyli pożywienia, tak? Absorbujesz pola więcej azotu, więcej tlenu, więcej wodoru. I teraz on mówi takie słowa, dosłownie. I zobacz, zmieniasz troszkę położenie ciała, przychylasz się do przodu lub odchylasz do tyłu, zmieniasz rytm oddechu, możesz rękę jedną podnieść w ten sposób, nogę wysunąć w ten sposób i zmieniaj to, obserwuj. A jak nogę zrobisz tak, przy tym rytmie, zobacz, co się z tobą dzieje.
A rękę jeszcze podnieś tak. Co wam to przypomina? Zobaczcie, tysiącletnie, więcej niż tysiącletnie, kilkunastu tysiącletnie doświadczenia z Ved, czyli z jogi. Nie wiem, czy mieliście do czynienia z jogą. No ja akurat miałem z różnego typu szkołami jogi, z trzema dokładnie, czterema. I one wszystkie mają jeden wspólny mianownik. Mianowicie kontrola oddechu oraz tak zwane asany, czyli pozycje ciała. Najbardziej znana jest hatha yoga, gdzie masz bardzo wiele różnego typu ułożeń ciała, takich, no ułożeń ciała różnego typu. I zawsze jest położone jest uwaga na zwolnienie oddechu, tak? Czyli głęboki, powolny oddech. Również z zatrzymaniem oddechu. Fantastyczne są efekty przy niektórych asanach, kiedy następuje faza zatrzymania oddechu. Czyli robisz wdech, przytrzymujesz, odczekujesz, robisz powolny wydech, zatrzymujesz, odczekujesz, powolny wdech i ciało jest ułożone w określony sposób. I pewne z tych asan mają działanie bardzo uspokajające, a niektóre są też takie, które są pobudzające, tak? Typu na przykład, no, rano robisz pobudzające, a wieczorem uspokajające. Przykładowo. I zawsze jest kontrola oddechu. Są również inne szkoły jogi, które kładą główny nacisk na uwagę, tak? Czyli gdzie masz się koncentrować przy odpowiednim oddechu. Na przykład bierzesz oddech przez czubek głowy, bierzesz oddech przez tył głowy, czyli przez wejście trzeciego oka, tak? Robisz wydech przez przód głowy, czyli wyjście trzeciego oka i tak dalej. Bierzesz wdech przez tył serca, tył pleców, tak? Wejście do tak zwanej czakry serca. I robisz wydech przez przód brzucha, przód klatki piersiowej, czyli wyjście czakry serca i tak dalej, i tak dalej. To są, tego, tej wiedzy jest masa, to sobie możecie sprawdzić. W każdym razie są trzy różne szkoły jogi, można połączyć trzema rzeczami. Po pierwsze, kontrola oddechu, czyli głównie zwolnienie. Kontrola uwagi, czyli gdzie masz się koncentrować, czyli elementy koncentracji, kontemplacji, medytacji, nazwijmy to tak, oraz do tego dołączone są ustawienia ciała lub mudry, ustawienia palców, skrzyżowane nogi, wyprostowane nogi, skłony, prawda, różnego typu układy ciała i te trzy elementy, kontrola oddechu, ułożenie ciała i koncentracja uwagi prowadzą do osiągnięcia określonych efektów. I teraz zobaczcie, Keshe tydzień czy dwa temu mówi ci, kontroluj oddech. Oddech jest procesem absorpcji. Możesz absorbować, co chcesz przy odpowiednim kontroli oddechu i odpowiednim ułożeniu ciała. No zobaczcie, przecież to jest jedno i to samo, tylko powiedziane w inny sposób. Także i rozwijając ten temat od strony fizyki, tak, fizyki nuklearnej, on mówi, kontrola oddechu i zwolnienie pracy serca zmienia warunki absorpcji, bo to są trzy reaktory. To jest nasze wewnętrzne star formation, formacja gwiazdy. Dwa płuca, serce po środku, przepraszam, i głowa na górze, czyli wodór na górze, świadomość, tak, obserwator, proton za oczami, tak. To jest ten górny reaktor sterujący, gdzie jest najszybsze pole duszy. I te trzy dolne reaktory, on to powtarza od lat. Mówi, spaceship budujesz, zaczynasz od trzech dolnych reaktorów trójkącznych, które są bazą, absorpcją. One absorbują z otoczenia i wytwarzają w środku tej piramidy, tej formacji gwiazdy, swoje własne pole. To jest dokładnie to, co my robimy. I teraz wracając jeszcze do tego, co on wielokrotnie podkreślał. On mówił kiedyś tak. Jak widzisz maratończyków, którzy biegną 40 parę kilometrów i raz na jakiś czas jest stacja tak zwana napojenia, tak? Czyli stół z kubkami lub stoją ludzie z tacami i mają wodę w kubkach, czy tam jakiś płyn izotoniczny, płyn. I jak ty myślisz, czy oni przyspieszają przed tym stołem, przed tymi tacami, czy zwalniają?
No przecież, żeby złapać ten kubek, on musi zwolnić sobie troszkę, tak? Po czym upija parę łyków, wywala kubek i przyspiesza. Absorbujesz zwalniając. Zobacz, tu masz jogę, relaks, trening autogenny, medytację, podróże mentalne i technologię nuklearną w jednym. Zwalniasz, zwiększa się absorpcja. Natomiast co się dzieje, kiedy człowiek jest w stresie? Kiedy jest w negatywnych emocjach, w strachu, w lęku, w agresji, przyspiesza, tak? Przyspiesza oddech, poci się, wydzielają mu się hormony stresu, tak? Czyli zobaczcie, oddechem, rytmem oddechu kontrolujesz też wydzielanie hormonów. Przyspieszasz oddech, masz więcej hormonów stresu, zaczniesz gdzieś biec, organizm przyspiesza oddech i wydziela pewnego typu hormony stresu, żeby zmobilizować energię do tego biegu, tak? Zobaczcie, to my to wszystko, to ta wiedza jest, tylko Keshe w genialny sposób zbiera to, tak jakby wiesz, z głupia Fran, nie? Zwolnianie oddechu. Przecież to mamy od tysięcy lat w różnych szkołach jogi, tylko po prostu on od pewnego kąta do tego podchodzi, żeby nam pokazać, o co tu chodzi, tak? Idziesz na zajęcia jogi, oni ci mówią, weź głęboki wdech i zatrzymaj, to nie wiesz, co chodzi. A teraz już wiesz, czego się spodziewać. Po prostu zwiększasz absorpcję. I teraz wracając do tego, co on mówi od lat. 20% naszego tak zwanego pożywienia mamy z jedzenia, natomiast 80% mamy z otoczenia, czyli głównie z oddechu oraz absorpcji przez skórę. Każdy o tym wie, inaczej się czujesz, jak siedzisz przez tydzień w bloku z betonu przy komputerze. Jak się czujesz po takim tygodniu, tak? Nie wychodząc nigdzie, a jak się czujesz, mieszkając pod namiotem gdzieś tam nad jeziorkiem przez tydzień, pośród drzew, tak, szumu wody, spaceru, śpiewu ptaków, no, każdy dobrze wie, tak, jak czy tygodniowy spacer między schroniskami w górach, na czystym powietrzu, gdzie są drzewa, słońce, jak się czujesz, no. Widzicie wszyscy, to jest tak oczywiste. My to robimy nieświadomie, instynktownie, tak? Ciągnie nas na wiosnę gdzieś w plener, do lasu, na rower. Po iluś tam miesiącach siedzenia w zimę w ogrzewanych pomieszczeniach, tak? No już tak upraszczam, ale wiecie, o co chodzi. My to... Maciej, ja dodam jeszcze jedną rzecz. Morsy nie mają tego problemu. Tak, bo wychodzą zimą się kąpać nad jeziora i nad rzeki, i nad morza. O, i to jest dokładnie to samo. Absorbują... Czyli są odważni, zdejmują futra, zdejmują dresy, zdejmują szaliki i absorbują całym sobą to, co jest zawarte w naturze, tak, na zewnątrz. Także to jest dokładnie to samo, nie? Dokładnie to samo. Także i teraz wracając do oddychania, bo to jest cały czas ten wątek. To jest dokładnie to samo, co fotosynteza, z tym, że te wątki na tych trzech warsztatach on przeplatał, więc ja spróbowałem tak odpleść to, żeby to połączyć. I teraz zobacz. Mówiliśmy o jodze, mówiliśmy o pozycjach ciała, mówiliśmy o absorpcji przez skórę, tak? Czyli to, co Piotrek tu mówi o morsach i to, co ja mówiłem o tym bloku i o tym lesie. I teraz 80% absorbujemy przez ciało i płuca. I tutaj ten proces jogi właśnie był o tym. I teraz on mówi, jeszcze raz, ani jeden atom tlenu nie przechodzi przez ściankę płuc. Jest to niemożliwe. To wszystko, co wam mówi dotychczasowa w kałyczkach nauka, to jest po prostu przypuszczenie, to jest jakby założenie. Oni obserwując, nie wiem, mierząc powietrze wdychane, doszli do wniosku, że tutaj ubywa tlenu, tak? A tu chodzi o to, że on twierdzi, że sole zawarte, to samo co jest w liściu, sole zawarte w naszym ciele, on wielokrotnie mówił o 12 solach, potasowe, wapniowe, siarkowe i tak dalej. Pamiętacie, myśmy w sierpniu na którejś z audycji, ja postaram się odszukać tu z Piotrkiem właśnie, ja odgrzebałem gdzieś te 12 soli, żeśmy sobie przedyktowali. Od Santosa Bonacciego, 12 soli powiązane ze znakami zodiaku. Tam były siarczany wapnia, siarczany magnezu, chlorki wapnia,
sodu, potasu, fosforu, różnego typu sole, które wszyscy mamy w limfie i we krwi. Tak? I teraz on mówi, zmieniając prędkość, zobaczcie, zmieniasz rytm serca, zmieniasz prędkość pulsowania krwi i limfy, tak? Robisz różne pozycje ciała, rękę podnosisz, nogę wysuwasz. Czyli co to zmienia? To zmienia pozycję pól krążenia, tak? Czyli twoja aura się zmienia, bo jak ta ręka jest tu, a ta noga tu, tu jesteś przychylony, tu odchylony, czyli cała ta joga, zmieniasz pole absorpcji, zmieniasz prędkość przepływu krwi i limfy, serce zwalnia i wówczas zmieniasz warunki absorpcji. I to jest, on mówi, to co ten jogin robił. On po prostu nauczył się tego od swoich nauczycieli lub odkrył, zmieniał rytm oddechu, robił pewnego typu pozycje i absorbował sobie to, co potrzebował. Teraz białko, potem, nie wiem, jakieś witaminy, potem azot. Przecież zobacz, co jest istotą witamin. Witamina C to jest węgiel, wodór i tlen. Tak? Witamina B1 to jest C12, H17, N4, OS, czyli atom siarki, atom tlenu. I wszystkie witaminy, wszystkie aminokwasy, które są nam potrzebne do ich pola w zasadzie, to są kombinacje węgla, wodoru, azotu, tlenu i czasami jakiś fosfor, czasami jakaś siarka, czasami jakiś, nie wiem, potas może, nie wiem. Ale akurat w witaminie B1, która jest dosyć ważna dla układu nerwowego, tak, tiki kącików oczu i tak dalej, problemy skórne, trądzik, tak, witamina B1, C12, H17, N4, OS, czyli węgiel, wodór, azot, tlen, siarka. I teraz, zmieniając pole absorpcji, czyli to, co się dzieje w nocy, wokół liścia, tak? Innego typu absorpcja następuje w nocy, w innych polach, a innego typu absorpcja i emisja następuje w dzień, kiedy słońce silną presję oddziałuje. I teraz my to też mamy, prawda? W nocy co robisz? Śpisz, absorbujesz. Tak? Choćbyś nie wiem, jak kombinował, około drugiej, trzeciej padasz, tak? A o piątej to już w ogóle. Nie ma siły, żebyś całą noc przełaził. No wyjątkowych warunków. Typu tam jakaś praca, czy jakieś obowiązki. Ale to się rzadko zdarza i to jest wbrew naturze ludzkiej, tak? Wbrew presji otoczenia, czyli... A w dzień, no ciężko w dzień spać, tak? Chcesz się ruszać, chcesz żyć, zobaczcie. My to wszystko wiemy instynktownie, a on nam to do kupy zbiera. I teraz mówi tak, ani jeden atom tlenu nie przechodzi przez ścianki płuc. Następuje tylko i wyłącznie wymiana pól. I tak jak przykład tego jogina, możesz z tego spokojnie pobierać rytmem oddechu, rytmem serca, pobierasz więcej, tu więcej wodoru, tu więcej azotu, tu więcej tlenu, tak? I tym się żywisz. Pomijając fakt, że wielokrotnie pan Keshe mówił, że aminokwas jest w powietrzu, cząstki prany, te białe kuleczki, tak? To co Bretarianie świadomie się tym żywią, my się też żywimy tym nieświadomie. I teraz, wracając do ostatnich 20% naszego pożywienia, czyli jedzenia. Pan Keshe po raz trzeci powiedział takie słowa. Ani jeden atom, z którego składa się bananek, jabłuszko, szyneczka, cokolwiek tam jesz, ani jeden atom nie przechodzi przez ścianki jelit. To jest niemożliwe. Przechodzą tylko pola. Po czym to się wszystko miesza i jest wydalane. Tak? Także to jest nawiązanie tych trzech procesów roślinnych. Pierwszy roślinny, po czym proces oddychania, prędkości przepływu krwi, rytm uderzenia, ilość uderzeń serca na minutę, tak? Czyli prędkość ruchu serca i jedzenie. To są te trzy elementy, których świadomość my możemy sobie budować właśnie pracując z reaktorami, pracując z polami Gansów. On teraz, macie kilka postów na Facebooku, Paweł dawał i Dawid,
takie pomysłowe koszulki z kilkoma kieszeniami naszytymi, z przodu, z tyłu, gdzie możesz sobie różne chusteczki, czyli te takie woreczki z różnego typu gansami czy wodami gansów wkładać z przodu, z tyłu. Tu wapń, tu magnez, tu dwutlenek węgla, tu CH3, tutaj miedź i obserwować, co się dzieje, absorbować jakby na poziomie właśnie płuc i jelit, czyli tu, gdzie masz główne procesy odżywiania, tak? Płuca absorpcja i jelita absorpcja, tak? Płuca z zewnątrz, jelita z wewnątrz, czyli z zawartości. Także to można sobie eksperymentować. Poza tym przecież nikt wam nie zabroni eksperymentować z wodami od gansu. Zobacz, co się dzieje, jak pijesz wodę od CO2. A zrób sobie eksperyment, wypij szklankę wody od CH3 i zobacz, co się będzie działo. Mogę ci powiedzieć, co się będzie działo. Poczujesz się jak po 4 kawach. No, będzie cię nosiło, w ścianach będziesz chodził. No to wypij nie szklankę, tylko kieliszeczek i nie będziesz musiał kawy pić, papierosów palić lub drinków energetycznych. Przykładowo. A co będzie, jak wypijesz sobie odrobinę kieliszeczek wody od ciężkich gazów, tak? Mosiądz, bizmut, ołów i tak dalej. No to ja mogę ci powiedzieć, co będzie. Będziesz miał po prostu, spać się będzie chciało, bo ci po prostu zdołuje, tak? To też czasami jest, może być pozytywne, tak? Wróciłeś, nie wiem, zdenerwowany z pracy, czy miałeś jakieś kolizję drogową, czy jakąś międzyludzką i zamiast, wiesz, uspokajać się w jakiś toksyczny sposób, możesz wypić szklankę wody od mosiądzu, tak? Gdzie masz cynk, tlenek cynku, tlenek miedzi i troszkę niklu. Czyli to jest w sumie dosyć, jak dodasz te trzy masy, to jest około 200, czyli prawie ołów. I zobacz, co się dzieje. I jeszcze oddech spowolni i się uspokajasz. Tak? Po prostu ciężkie grawitacyjne gansy wpływają na nas tonizująco, uziemiająco, natomiast te lżejsze, czyli tlen, węgiel i wodór, bardzo energetyzująco. Także to są te tematy. I teraz tutaj bym połączył ten temat z tym tematem pola duszy, które manifestuje w siebie formy, tak? I Keshe dokładnie opowiada nam, w jaki sposób on to pole to robi, poprzez wydzielenie z siebie dwóch przeciwstawnych pól, słabszego i silniejszego. Silniejsze nazywamy magnetyczne dające, słabsze nazywamy grawitacyjne pobierające. I wymiana pomiędzy nimi buduje cały widzialny świat, widzialny i niewidzialny. I to dzieje się jakby ta siła, ta dusza kreatora, tak? Ja się to nazywa nienamacalna, niedotykalna, niefizyczna tożsamość. A tożsamość, jak już wielokrotnie sobie mówiliśmy, to jest coś, co jest i wie, że jest. Tożsamość polega na świadomości, tak? Czyli to jest coś, co jest świadome i jest niematerialne. Jest przed czasem i przestrzenią. Wydziela z siebie dwa ruchy i wytwarza manifestację, czyli formę, czyli czas i przestrzeń. I teraz zobaczcie. Mamy trzy tematy tutaj. Przynajmniej w tym momencie mi przychodzą. Budujemy sobie magrawy, tak? Budujemy sobie peny. Budujemy sobie zestawy magrawów. Budujemy sobie te urządzenia, które, nie pamiętam, to się nazywa, te płytki takie, co podkładamy pod plecy i pod miednicę, tak? Z tymi, ktoś mi powie, emoto, coś takiego, emoro, takie płytki, balansujące ciało. Budujemy sobie systemy balansujące. Emana, dokładnie. Dziękuję, płytki emana, tak? Czyli w ręku trzymasz jakby początek drucika i drucik idzie do płytki. Jeden na dole ciała, drugi na górze ciała. Taki mini system przenośny balansujący, tak? Łatwiej to przenieść niż 12 magrawów. Czy 4 magrawy. To wszystko jedno, to jest wszystko jednym. Zobacz, budujesz sobie te magrawy, te systemy balansujące, te płytki emana, te peny. Wystarczy dwa peny przy sobie nosić i jesteś niezależny, tak? Wszystko możesz zrobić. Pobudzić się, obronić się, uspokoić się, znieść ból. Spróbujcie. I teraz
to coś, co jest świadome, co jest przed przejawieniem, ty mu dajesz pole do rezonansu, bo to jest wszędzie, to przenika każdy milimetr sześcienny przestrzeni. To jest wokół nas, w nas i wokół nas. Przecież Tesla mówił, mój umysł jest odbiornikiem. Żaden z moich wynalazków nie jest mój. Ja to po prostu szczytuję w przestrzeni, czyli z tego czegoś, o czym tutaj mówimy. Nienamacalna, niefizyczna tożsamość. Świadome coś, co wytwarza świat form, czyli jest przed światem form, czyli jest tłem, przed czasem i przestrzenią. I ty budując zestawy magrawów, eksperymentując z nano, z polami, zapraszasz to coś do rezonansu. Dajesz mu układy rezonansowe. Tak? Tak jak ty jesteś układem rezonansowym. Zobacz, inne jest twoje życie, jak jesteś samotnym człowiekiem, a zupełnie inne jest, jak masz partnera, partnerkę. Zupełnie inny rezonans zachodzi. A jeszcze przybędzie wam dwójka czy trójka dzieciaczków. Zobacz, jaki rezonans jest. Zobacz, ile was jest. Jesteście razem. Zobacz, jaka to jest moc. Ile tam tego czegoś rezonuje. Ile tam jest interakcji, tak? Ile tam jest życia w tym. I tu jest dokładnie to samo jest z reaktorami. To te reaktory, które od początku oddawał z kręcących się piłeczek, z tych cewek, z magrawów, czy przecież pen jest reaktorem, tak? Szklanka z wodą CO2 jest reaktorem. Trzy szklanki z różnymi wodami to jest reaktor, tak? Czyli to tu zapraszasz to coś do rezonansu, do manifestowania się. Dajesz mu więcej pól do manifestacji, tak? Także to jest o tym. I teraz na poparcie tego znacie na pewno takiego badacza, mikrobiologa, naukowca Rupert Sheldrake. On wiele lat temu, chyba w 70. czy 80. latach, wysnuł taką teoria to jest źle powiedziane, opis jakby świata na skutek obserwacji, tak, świata biologicznego. Pole morfogenetyczne, taką hipotezę zbudował. I zobaczcie, to jest dokładnie o tym samym. Pole morfogenetyczne, czyli pole, świadome pole informacyjne. Tutaj mamy w tym jakby zestawie, mamy efekt setnej małpy, tak? Mamy efekt masy krytycznej. To jest wszystko świadomość. Świadomość gatunku zmienia się, kiedy kilka osobników tego gatunku nabyło pewnego typu umiejętność. I wówczas ta umiejętność przechodzi szybko na resztę populacji. Świadome pole, zbiorowa świadomość. Jeszcze wielokrotnie mówił o zbiorowej świadomości gatunku ludzkiego. I w grudniu obwieścił, że, czy teraz w styczniu, że na skutek jego zdaniem ostatniego roku naszej pracy właśnie w tych tematach, o których mówimy, ta świadomość gatunku się zmieniła. On tak uważa. No i dobrze. I teraz jeszcze, zobaczcie, jeżeli znacie pracę Berta Hellingera, różni ludzie od różnych stron zaobserwowali to samo. Ja tylko próbuję wam to pokazać, żeby unaocznić. Bert Hellinger, czyli taki misjonarz niemiecki, który większość życia w Afryce spędził, dokonał takiej obserwacji, że ustawienia hellingerowskie, jak ktoś wie, to dobrze, jak ktoś nie wie, to wam skrócę to. Bierzesz grupę ludzi, obcych sobie grupa ludzi, tak, po prostu chcąc jakoś doświadczyć. I w tej grupie ludzi jedna osoba ma wyraźny problem, na przykład, nie wiem, no jakiś problem emocjonalny, który jej utrudnia życie. I celem jakby tej grupy jest pochylenie się nad tym problemem. I teraz, ta osoba, która jest tą główną osobą, która ma problem, który chce jakiś problem rozwiązać, wybiera sobie z tej grupy obcych ludzi przedstawiciela tak zwanego mamy, taty, siostry, brata, babci, dziadka, drugiej babci, drugiego dziadka, prababci, prapra i tak dalej. Po prostu intuicyjnie, o, ty będziesz moją mamą, ty będziesz moim tatą i wtedy ta osoba prowadzący, jak już ten proces, wszyscy zostają, że tak powiem, stają się reprezentantami, obcy ludzie. Ta osoba staje sobie, a ci reprezentanci są proszeni o pójście za swoją emocją, za swoją intuicją. I tu się zaczyna cyrk.
Jedni zaczynają się skręcać z bólu, inni się przewracają, inni w ogóle uciekają. Nagle się okazuje, że ktoś, kto nie został wybrany na reprezentanta, mówi: o, ja to czuję, że powinnam tu stanąć. I się okazuje, przykładowo, że w tej rodzinie było jakieś nienarodzone dziecko, o którym ta osoba nie wiedziała. Bo ten ktoś poczuł, stanął tu obok mamy, obok brata, kolejne rodzeństwo. Tam się okazuje, że jakiś prababcia miała jakiegoś typu doświadczenie. To wszystko wychodzi, zobacz, to są obcy ludzie, nic o sobie nie wiedzą. Idąc za intuicją, za emocją, to pole przez nich przechodzi, pokazuje. Widzicie to? I zobacz teraz, czym się różni kilka magrawów, które masz w otoczeniu, czy my wszyscy mamy po domach, czym się różni grupa ludzi obcych, bez posługiwania się teorią, tak? O, ja słyszałem, że jej ojciec to miał kobietę na boku, tak? Nie wiesz nic o tym. Nagle tu się pokazuje, że coś takiego było. Z pola. Inteligentne pole prowadzi tych ludzi. Inteligentne pole rezonuje w zestawie magrawów, tak? W zestawie reaktorów, bo ma się gdzie zamanifestować, tak? Ma kolejną formę, z którą rezonuje. Pole morfogenetyczne rezonuje. Dajesz mu układ rezonansowy w postaci grupy ustawień hellingerowskich, czy postaci magrawów, czy dowolnych instalacji. Teraz jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć, bo to już czas jest. Taki dosyć szokujący dla nas wszystkich. No my jesteśmy Polakami, mamy tu bardzo silną tradycję związaną z Kościołem katolickim. I tutaj pan Keszew w pewnym momencie wszedł na temat pedofilii. To jest taki dosyć... No tu akurat w naszym gronie to jest od lat ten temat poruszany, ponieważ pan Keszew wielokrotnie o tym mówił. I tu powiedział taką ciekawą rzecz. To też zwróćcie sobie na to uwagę, jak będziecie przesłuchiwać tych tłumaczeń. On powiedział, w żadnym kościele problem pedofilii nie jest tak rozwinięty, jak w kościele katolickim. I dlaczego tak jest? I tu twierdzi pan Keszer, że w kościele katolickim jest tak ustawiony proces spowiedzi, że ten ksiądz praktycznie wie o tych, którzy przychodzą, wszystko, bo ustawienie mentalne jest takie, że no, od dziecka są ci ludzie uczeni, żeby swoje grzechy powierzyć Bogu, tak? Czyli uwolnić się od nich, tak? A Bogu, czyli komu? No, przedstawicielowi Boga, czyli w konfesjonale. I tutaj pan Keszew mówi coś takiego. Tajemnica spowiedzi nadużyta daje tym ludziom władzę. I tu daje przykład. Cudzołożnica przychodzi i się spowiada, chce się z tego uwolnić. Naiwnie, w wierze, tak? A ten ktoś, mając tą tajemnicę nad nią, mając to, jej tajemnicę, ma władzę nad nią, bo ona nie chce, żeby mąż się dowiedział, tak? Nie chce, żeby dzieci się dowiedziały i reszta rodziny. I on mówi do niej: przyprowadź do mnie swoje dziecko, będzie służyć do mnie. Potem mówi: przyprowadź drugie dziecko, będzie służyć do mszy. A potem on jej mówi: ucisz się. Tak. Czyli ten temat dosyć drastyczny. Antoni, dokładnie, o to chodzi. I służy nadużyciom, ponieważ jeżeli masz nad kimś władzę, to możesz mu kazać przyprowadzić swoje dzieci i potem kazać mu cicho siedzieć, uciszyć się, tak? Dlatego to coś się dzieje od tak dawna i jest okryte taką tajemnicą, choć ostatnio dosyć dużo jest doniesień medialnych, nawet w mainstreamie, o tego typu przypadkach nadużycia dzieci, w większości tuszowanych, tak? Tuszowanych przez Kościół. W każdym razie pan minister, wiceminister Jaki, czy może minister, nie wiem, pan Jaki opublikował w internecie listę jawną ludzi, którzy byli skazani za pedofilię i z tego co wiem, to nie ma na niej żadnego księdza, także to wnioski wyciągnijcie sobie sami. No tak bym to w skrócie dał, te ostatnie 2-3 warsztaty, te główne wątki. Czy macie do tego jakieś pytania?
czy coś może uzupełnić, czy może czegoś, któryś z wątków pominąłem, także proszę o pomoc. Mamy już prawie godzinę, także... Wątek leżonego papieża. O, słucham cię. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że jeszcze był wątek taki dosyć mocny naszego papieża, nie? A weź rozszerz, może mi się przypomni, tylko trochę głośniej. Dawid, tak? Daj trochę głośniej. Paweł z tej strony. Halo? No mów, mów, ledwo cię słychać. No on wspominał o Janie Pawle II też, tam dosyć to mocny wątek był. Nie wiem, czy pamiętasz. Jeżeli chcesz, to powiedz, bo akurat nie uchwyciłem. No jak chcesz. Słabo cię słychać. Wątek Jana Pawła II był wielokrotnie poruszany, a jeżeli był na tych dwóch ostatnich, to ja mogłem pominąć, to proszę cię, daj. Opowiedz. Halo? Halo? Słabo go słychać w ogóle. No właśnie, właśnie. No to ja mogę powiedzieć to, co wiem. Wielokrotnie Kesze kiedyś mówił, że pracowali nad jego duszą. Teraz właśnie o pracy na duszy było dużo. Właśnie a propos pedofilów, a propos tych różnych ludzi, z którymi on ma sprawy sądowe. On mówi, że on patrzy w ich duszę. Fizyczność mnie nie interesuje. Fizyczność to jest tylko efekt. To jest tylko kolejna przyczyna, tak, pewnego skutku. Patrzę na tą duszę, tak, jej jakby cel przyjścia tu, jej założenia, jej taką główną energetykę, tak, i zasilam ją miłością, tak, bo to wszystko w tej technologii polega na miłości, tak, bo ta nienamacalna tożsamość to jest czysta miłość, tak, to jest to, co topograf nam powiedział. Pole duszy to jest totalna miłość, błogość, to jest jej naturalny stan i ona teraz eksploruje tą naturalną, totalną miłość poprzez pewnego typu wydzielenie, zaprzeczenie tej miłości. Każdy z nas, który tu przychodzi, eksploruje pewnego typu deprywację od miłości, tak? Nie wiem, jeden był pobity, drugi był molestowany, trzeci nie miał rodziców, czwarty miał, ale ma coś za złe, tak, bo coś tam się stało, nosi jakąś zadrę w sercu, tak. I to jest eksploracja pola miłości poprzez różnego typu zagubienia tej miłości. O tym jest dojrzewanie duszy, tak. W różny sposób, będąc czymś doskonałym, czymś błogim, kochającym, gorącym, wszechobecnym, wszechmocnym, dowiadujesz się więcej o sobie poprzez różnego typu, jak to się mówi, survival, tak? Jeden potrzebuje w Himalaje iść, drugi potrzebuje morsować, trzeci potrzebuje, nie wiem, w Bieszczady iść, tak? Czyli jeden będzie molestowany, drugi będzie pobity, trzeci będzie sierotą, czwarty będzie, nie wiem, dowolnego typu doświadczenia i o tym jest dojrzewanie duszy. Ta miłość więcej o sobie się dowiaduje, gubiąc się sama od siebie i wracając. Czyli tutaj całe nasze doświadczenie, według tego, co mówi i pan Kesze, i pan topograf, i wielu, wielu innych, to jest o tej nauce miłości, tak? Poprzez doświadczenie jej braku. I lęk jest brakiem miłości, tak? Brakiem ufności. O tym to jest wszystko. I tutaj on mówi, patrzę na jego duszę, na ten brak tej miłości w tej duszy i zasilam moją miłością. Uzdrawianie duchowe, to co znamy od dziesięcioleci. Na tym tak pracują uzdrawiacze duchowi i tak pracował Chrystus, tak? W ten sposób. Zmieniał jakby manifestację poprzez zmianę pola duszy. To wszystko jest o miłości. Także tutaj na tych audycjach padają z ust gości różnego typu koncepcje, teorie typu pola świadomości, poziomy świadomości. Nie ma żadnych poziomów świadomości, jest tylko miłość i brak miłości. W różnych natężeniach, tak? W różnych konfiguracjach, w różnych formach zagubienia. Każdy z nas pochodzi z miłości, jest z miłości i przyszedł tu doświadczyć pewnej formy braku miłości. I to jest ta droga
To jest ten skutek, który jest przyczyną wszystkich przyczyn. Skutkiem jest powrót do tej miłości, powrót do pola duszy, to co ci Keshe mówi. Gdyby ludzie wiedzieli, jak to jest być na polu duszy, jaka to jest gigantyczna miłość, to by wszyscy popełnili samobójstwo. Gdyby wiedzieli, ale nie wiedzą. Także to są te wątki. I tutaj on wielokrotnie na tych warsztatach mówił, że patrzę w duszę i zmieniam duszę, obdarowując ją, ponieważ istotą wszechświata jest dawanie, czyli miłość, obdarowywanie. Maciej, zanim zmienisz wątek, proszę. Tutaj mówiłeś o tym, że gdyby ludzie wszyscy wiedzieli, to by prawda, to by zakończyli. No, ja myślę, że są osoby, które lubią żyć w tej właśnie nieświadomości, które chcą właśnie być nieświadome, bo kiedy będą po drugiej stronie i będą świadome, to już będzie za późno. Znowu będą wtedy mogły chcieć być w tej nieświadomości, żeby nie wiedzieć tego, prawda? Dlatego ja uważam, że no nie do końca wszystkie osoby mogłyby chcieć być w tej pełnej świadomości. Ale to moje zdanie, mogę się też mylić. Piotrek, no oczywiście, że tak. Ja tylko relacjonuję, co mówi pan Keshe i relacjonuję, co mówi topograf i zestawiam to razem, żeby wam pokazać jakby pełen obraz. Tak? Także tutaj absolutnie, wiesz, jesteśmy tu na własne życzenie i tutaj Keshe rozwijał wątek samobójstwa, że on nie jest właściwym, ponieważ to dusza decyduje, kiedy już pewnego typu doświadczenie jest wysycone i odchodzi stąd. Nie ty, bo ty nie jesteś, ty jesteś jej narzędziem zmysłu. Jest formą doświadczenia, tak? Jesteś jej ręką, jej okiem. Wczoraj słuchałem sobie takiej audycji, to jest dobry przykład pana Jackowskiego i on fajnie pokazuje, mówi, zobacz. Każdy z was grał, czy większość, gry komputerowe. Wybierasz sobie tego swojego wojownika, czy tamtego swojego awatara i widzisz jego oczami i coś tam robisz. Strzelasz, przechodzisz przeszkody. Zobacz, a czymże jest twoje życie? To jest dokładnie taka sama gra. Przecież ty sam siebie nie widzisz, tylko widzisz ktoś, ty jesteś czyimś awatarem, czyjąś sądą, czyimś wojownikiem, czyimś kierowcą, tak? I on poprzez ciebie dokonuje pewnego typu wyborów. Zobacz, to jest gra komputerowa. To jest hologram. Ty robisz coś, coś cię pchnęło gdzieś. Nie wiesz, kto o tym decydował. Dusza o tym decyduje, tak? Ona wchodzi w pewnego typu grę, żeby doświadczyć pewnego typu rzeczy w różnych formach i ona decyduje, kiedy kończy grę, a nie awatar. Tak? Czy kiedyś jak grałeś w grę komputerową, czy patrzyłeś, jak twoje dziecko gra, to co ten awatar nagle mówi, nie, nie, ja już mam dosyć, pyki wyłącza, tak? No nie ma takiej możliwości, dlatego to jest, podkreślił, że ta forma jest niewłaściwa, tak? Bo to dusza decyduje, czy ten, kto gra w tą grę, kto ma jakiś cel tej gry, on decyduje, okej, okay, gra skończona, tak? Przeszedłem wszystkie poziomy, koniec. A nie ten, którym ty grasz, tak? I to pięknie Jackowski pokazał. Jest w necie ostatnia audycja. Przecież ty sam siebie nie widzisz. Ty widzisz świat zewnętrzny, doświadczasz go sobą, ale siebie nie widzisz. No chyba, że do lustra pójdziesz. Tak? Czyli ty jesteś taką formą doświadczenia czegoś. Zbierasz te doświadczenia. Ktoś patrzy przez twoje oczy. Ktoś chce doświadczyć tej gry, wyświetla to. To jest też ciekawy wątek. Odsyłam was do Jeffa Fostera, on to pięknie ujął w dosyć ciekawy sposób. To jest taki młody chłopak z Brytyjczyk, który się zajmuje niedualizmem. On powiedział coś takiego. Wielu z nas ma w sobie niezgodę na to, co jest. Tak? Na przykład te warunki życia. No nie podoba mi się coś, tak? Coś jest nie tak, jak bym chciał. Cierpię. Nie mam akceptacji w sobie, ale zobacz. Przecież jeżeli to jest, to zostało przyzwolone. Jeżeli to się zamanifestowało, to gdzieś były przyczyny tego. I gdzieś była akceptacja zaistnienia tej sytuacji. Może ona po to zaistniała, żebyś ty się zmierzył ze swoim brakiem akceptacji tej sytuacji. Tak? Nauczył się tej akceptacji, tej pokory. No bo jeżeli coś jest, to jest przyzwolone.
przez coś dużo większego od ciebie, coś, co zna wiele, ciągnie za wiele, dużo większą ilość sznurków niż ty ciągniesz. I ten ktoś, kto gra tą grę, wybrał sobie takie warunki. Ty jako jego kierowca, jego ten grający, ta, ten awatar, w cudzysłowie oczywiście, może ci się to nie podobać, ale on cię tu przysłał, żebyś ty ten poziom przeszedł, tak? Zobaczcie, technologia dogoniła rzeczywistość, nie? Rodzaj gry. Miłości w zagubienie miłości i odnalezienie miłości. To jest tylko o tym. To są, nie ma żadnych poziomów świadomości, poziomów duchowości. Jest tylko natężenie miłości, na ile umiesz kochać i dawać, a na ile ciągniesz do siebie. I to jest cała gra. Tak to pan Kesze przedstawia. Dobra, to ktoś chciałby coś dodać? Ja chciałem się zapytać. A właśnie a propos tego ostatniego zdania, co powiedziałeś. No. To jak ty widzisz te rozgraniczenia na różne poziomy ciał, kauzalne, eteryczne, bramaniczne, jakieś atmiczne. No to są, Antoni, bardzo słabo cię słychać, ale ja zrozumiałem, o co ci chodzi. Aha. Także mów bliżej mikrofonu albo, nie wiem, zgłośno. No to jest stopień, to jest ten stopień oddzielenia, stopień przysłonięcia tej pierwotnej miłości. Tak jakbyś wziął sobie lampę, tak, okrągłą, która świeci dookoła i przysłonił ją różnego typu serwetkami. Różne wzory tam nas rzucasz. To po iluś tam warstwach serwetek to już w ogóle nic nie będzie widać. No właśnie. I to jest fizyczność, tak? To jest to najwyższy stopień zagubienia, czyli ciągnięcie do siebie, patrzenie na wszystko z poziomu lęku, z poziomu zagrożenia, czyli gromadzenie dóbr, tak? To jest samo w sobie absurdalne, bo jak sobie uzmysłowisz kogoś, kto ma 10 pałacy i 100 lekarzy i 60 kont i jeszcze, nie wiem, 50 koncernów, to on i tak umrze, tak? Co to ma za sens? Poświęcać życie jakimś cegłom, tak? No tak, taka prawda jest. Cegłą, stosą rur, tak? Stosą nie wiem czego. Metali. Ja mówię o tym, dlatego, że po prostu ten topograf tak uparcie posługuje się tymi terminami. Może dla uproszczenia swojego wykładu, ale on no, cały czas powtarza te różne warstwy ciała kauzalne. No tak, to pochodzi z sanskrytu, z jogi, z Wed. Aha. Wiesz, to i tak, i zobacz, masz tą lampę całkowicie przysłoniętą, jesteś całkowicie zagubiony w fizyczności, czyli cena nie gra roli, idziesz po trupach do władzy, bo władza ci daje bezpieczeństwo, bo ty się boisz, jesteś odosobniony. Po czym? Powoli dojrzewasz, zdejmujesz powoli te serwetki, coraz więcej światła, nagle widzisz, o, tam coś jest w środku. Oczywiście ta lampa to jest twoje serce, tak? To jest twój umysł, to jest twoja esencja. Ja się pokazuję, to jest twoja dusza. I zaczynasz szukać, tak? A, zaraz, jak tam dotrzeć? Jedziesz, tutaj zaczynasz, nie wiem, studiować, czytać, biegać, morsować, ćwiczyć jogę, medytować. I kolejne zdejmujesz, kolejne. Jeżeli ci życia starczy, to się wreszcie dopchasz do tych ostatnich trzech, czterech. I te ostatnie trzy, cztery to jest właśnie kreacja, czyli warstwa mentalna, myślokształty, czyli emocje, i myśli, które są niefizyczne, nie mają nic wspólnego z ciałem. Owszem, ciało służy do przemieniania tych emocji, doświadczania ich, ale tak naprawdę one są niefizyczne, tak? Emocje fruwają w powietrzu. To jest ta warstwa, powiedzmy, astralna, tak? No okej. Okay. Potem jak już wychodzisz z tej bujawki tych emocji, to masz warstwę mentalną, czyli tylko pomysł. Przed pomysłem jest pomysł tego pomysłu, czyli cel, żeby coś zaistniało, trzeba jakiś pomysł mieć, jak to zrobić. Czyli masz tą przyczynową, tak? A przed przyczynową to już ta ostatnia serwetka, przedostatnia, już jest czyste światło, tak? Czysta miłość. To już to coś jest doskonałe, tak? Wchodzisz w czystą błogość, to co ci Kesze mówi, to co ci mówi topograf, że pole duszy jest taką błogością, taką miłością, że gdybyś wiedział, to by ci się tu nie chciało być, tak? I to coś jest doskonałe, się nudzi. Tam się nic nie dzieje, bo nie ma formy, wszystko jest jednością, totalną doskonałością.
Więc wybierasz sobie, a to tym razem to, a weźmy z tej szuflady serwetki, nałóżmy je w takiej konfiguracji, zobaczymy co wyjdzie. I znowu się gubisz. To coś się gubi i nagle się odnajduje gdzieś w rynsztoku i się obudzi zaraz. Tak moje życie ma wyglądać, w rynsztoku mam leżeć i zaczyna wracać, budować. Nie? Przykładowo to jest taki przykład, wiesz, albo... No i to jest tak proste, naprawdę. A czy to nazywasz, wiesz, chusteczkami, czy to nazywasz siecią pajęczą, czy to nazywasz ciałem przyczynowym, buddycznym, mentalnym i astralnym, to nie ma znaczenia. To wszystko jest z zamysłu, tak? To jest wszystko z intencji. Dlatego Keshe przez rok nam mówi, zobacz, decyzja. Przed każdym aktem kreacji stoi decyzja, tak? Czyli ten skutek, który chcesz osiągnąć poprzez ciąg przyczyn, tak? Chcesz, nie wiem, chcesz mieć dom na górze w Himalajach, tak? Przykładowo, ktoś chce mieszkać na 6000 metrów, czemu nie? I podejmuje tą decyzję, to jest jego marzenie, jego cel i to powoduje ciąg przyczyn kolejnych. No to musi tu nagle zebrać, wiesz, zezwolenia odpowiednie, zebrać pewne środki, helikoptery, żeby tam cegły, rozumiesz? On ma taki pomysł, ktoś ma inny pomysł, ktoś chce, nie wiem, mieć fajne życie i luz, się poddaje na przykład i to samo go niesie, nie? Przykładowo, także widzisz, to są te wszystkie pola zamysłu, nie? Pola decyzji, pola intencji. Chcemy tu mieć pokój, tu będzie pokój i będzie pokój, i jest pokój, bo my tak chcemy, to co ci. Przynajmniej on twierdzi, że ta zmiana nastąpiła, że ta decyzja jest decyzją suwerenną, tak, czyli 205 teaching, druga godzina, o, 06, a, 205, no tak, no to macie dokąd wrócić, no to ja sobie to przesłucham dziś, super, także, czy ktoś chce coś dodać, o coś spytać, czy... Może ja dodam coś do tego oddychania? Proszę. Tam wspominałeś o tym oddychaniu, tak mogę trochę rozwinąć wątek, bo sobie testowałem jeszcze z czasów, jak zacząłem ćwiczyć jogę. Ogólnie można wygooglować to pod hasłem pranayama, różne metody właśnie oddychania z zatrzymywaniem oddechu. W skrócie mogę to wyjaśnić następująco, że obliczamy swój własny oddech równo ile... Możemy liczyć do 3, do 4, do 5, czyli wdech powiedzmy liczymy do 4. Wydech zazwyczaj jest troszeczkę dłuższy, czyli on wypadnie około 6. Więc robimy zatrzymanie mniej więcej tak, żeby jeżeli wdech jest na 4, to zatrzymanie również na 4. Jeżeli wydech mamy dłuższy na 6, to zatrzymanie robimy na 2, żeby suma też była do 8. Tak jak wdech, zatrzymanie jest suma 8, tak samo wydech plus zatrzymanie jest suma 8. Mniej więcej tak to wygląda. Ja to testowałem jeszcze zanim zapoznałem się tutaj z technologią Keshe i testowałem jakby na różne okoliczności przyrody, czyli jedna z tych okoliczności to była zima któraś, kiedy po prostu wychodzi się z ciepłego pomieszczenia, no jest ziąb. Jest ziąb taki przeszywający i zanim organizm się dostosuje, no to troszeczkę czasu to trwa, trzeba się poruszać. Ja zastosowałem wtedy sobie to oddychanie i zadziwiające było to, że zmienił się mój komfort na odbiór tego ziombu. Po prostu zrobiło mi się ciepło. Analogiczny oddech zastosowałem w przeciwstawnie skrajnych warunkach, czyli latem, w upał, w komunikacji miejskiej, warszawskiej, w tramwaju, gdzie jest parno, jak się wsiądzie, no to jak śledzie ludzie tam mało co nim dleją. W tym momencie, kiedy zastosowałem ten oddech, też zmienił się mój komfort na to miejsce. Tak jakby no, przestałem być śpiący, tak jak ludzie usypiają od takiej pogody i po prostu nie mogą wytrzymać, szukają jakiegoś oddechu. No to poprawił się mój komfort tego miejsca. Więc to były takie dwie sytuacje na ówczesny czas jakby z tym, co przyszło mi do głowy, co ja mogę robić z tym oddechem, a teraz już wiemy, że możemy robić dużo więcej. Także to tyle z mojej strony. Super, bardzo dziękuję Kuba za dodanie. To ja bym pociągnął ten wątek, tutaj Kuba mówił o odliczaniu, tak, 4-6. Pięknie to macie technikę 4-taktowego oddechu w Wingmakers, kiedy tam jest
pewnego typu sposób wejścia właśnie w tak zwane pole serca, czyli aktywacji tego pola miłości, i do tego służy też właśnie technika podzielenia wyraźnego oddechu na cztery etapy, tak? Czyli wdech, zatrzymanie, wydech, zatrzymanie. Także to jest to, o czym mówisz. Ja wam powiem, jak ja to robię. Instynktownie, nie? Bo no, zajmowałem się kiedyś różnymi jogami, tam miałem różnego typu doświadczenia i zawsze starałem się wyciągnąć, wejść w różnego typu doświadczenia bez oceniania, bez bronienia się. Po prostu ja, tak jak skaczesz do wody, tak? Poddać się im, po czym wyjść i zobaczyć, co zostało. I to, co mi zostało, to jest taka, po prostu szukam w sobie poczucia rozkoszy, tak? Poczucia dobrostanu i dostosowuję, znaczy, tak jakby oddech sam się dostosowuje tak, żeby ten dobrostan osiągnąć. Po prostu się czujesz dobrze, no po to jest życie, żeby się czuć dobrze, a nie źle, tak? I to można regulować samym oddechem. No wiadomo, można to kawą regulować, papierosami, piwem, filmami, no zewnętrznymi filmami, komediami, horrorami, no kontrolujesz swój stan wewnętrzny, tak? Przecież po co ludzie się ścigają na motorach, żeby czuć tą ekscytację, tak? Przykładowo. A to można dokładnie osiągnąć też oddechem, tak? Czyli tak jakby dobierasz sobie, szukasz różnych rytmów oddechu, aż się poczujesz dobrze. I Kasia mówi dokładnie o tym samym od innej strony. Po prostu w tym momencie, żeby się czuć dobrze, żeby się czuć usatysfakcjonowanym, potrzebujesz zaabsorbować różnego typu pola, tak? Czyli przez chwilę oddychasz szybciej, po czym zwalniasz, po czym jeszcze zwalniasz, po czym lekko przyspieszasz i gromadzisz na tu i teraz różnego typu pola, tak? I w pewnym momencie już jest ci dobrze, tak? No, de facto my to robimy, tak? No, nie wiem, masz ochotę na kawę, to po co ci ta kawa? No bo chcesz się troszkę podkręcić, tak? Potem chce ci się w papierosa, tak? No bo chcesz się lekko uspokoić, tak? Nudzisz się, a to se film włączę, to się troszkę ożywię, tak? No zobaczcie, my to robimy cały czas, albo nie wiem, słabo się czuję, to się zjem coś, tak? Poczuję się lepiej. Cały czas sterujemy się od zewnątrz, stymulujemy się od zewnątrz, mając to w sobie, tak? Czyli manipulacja własną uwagą i manipulacja własnym oddechem. Oczywiście też ruchy ciała, tak? To, o czym Kuba mówi. Także ta wolność wraca do nas z oduzależnienia od świata zewnętrznego poprzez wiedzę o tym, jakie my mamy możliwości, a mamy to wszystko w sobie. Bo Kesze ci mówi, ty zbudowałeś to ciało. Spróbuj nauczyć się zasilać się z pola duszy. Ono, jeżeli ono zbudowało to ciało w środowisku wodnym, po czym umarło, no bo czym jest poród? Poród to jest dramatyczna śmierć. Ze środowiska, w którym rośniesz, jest ci dobrze, jesteś coraz większy, bezpieczny, ciepło jest, jest super, nagle wyciągają cię siłą, wypychają w coś, co jest w ogóle jakimś totalnym, wiesz, światło, dźwięk, hałas, chłód, jakieś dziwne wrażenia na ciele, tak? No porównaj sobie, teraz zobacz, wejdź do ciepłej wody, rozluźnij się w wannie, po czym wyskocz na mróz i się tarzaj w śniegu. Jakie to jest wrażenie? No szokujące. Dla ciebie, ale ty masz ileś tam lat, umiesz sobie radzić z tym doświadczeniem. A taki dzieciak, który nic nie wie o nowym środowisku, przecież poród to jest dramatyczna śmierć noworodka. I tu się on odradza jako nowy człowiek, odnajduje się w zupełnie nowym środowisku. Taka mała śmierć, nie? Także to jest wszystko ze wszystkim połączone i tym, my tu mamy tą moc w sobie i możemy sobie spokojnie stymulować to oddechem, stymulować uwagą. Tak jak zobacz, masz jakiś gorszy czas, źle się czujesz, masz czarne myśli. Kto myśli te myśli? Kto myśli te myśli? Bo wiersze zaczynam gadać. Zobacz, na czym ty koncentrujesz uwagę. A zmień te myśli, zacznij myśleć o czym innym. Zbuduj sobie inną emocję przy pomocy oddechu. Przecież to jest cały czas, Kasia nam to daje na talerzu. Masz gansy, masz reaktory, masz magrawy, żeby mieć większą skalę doznań, większą skalę uczuć. I ty dobierasz sobie, konstruujesz sobie dzisiaj, tu i teraz, w
takiej skali uczuć, które są najprzyjemniejsze, najbardziej szczęśliwe, najwięcej miłości masz, możesz dać, tak? Ktoś, kto ma depresję, nie obdarzy nikogo niczym. A ktoś, kto jest szczęśliwy, pełen nadmiaru energii, obdarzy każdego, tak? Kto będzie tam w okolicy, czy będzie chciał wziąć sobie. I to jest o tym ta technologia. I to jest niesamowite. I dokładnie o tym samym jest zen, o tym samym jest yoga, o tym samym jest nauki Chrystusa, przekazy Buddy. I co tam jeszcze chcecie? No dobra, to mamy już 1.18. Tutaj Dawid pisze na czacie, przeczytajcie sobie wszyscy. Ja akurat ominąłem ten temat, nie wiem, no nie uchwyciłem. Przeczytajcie sobie o JP2 i wiecie, gdzie to znaleźć. Tak, tam było coś wspomniane o tym, że Jan Paweł II przez to, że otworzył jakby tutaj wschodnią ścianę, można powiedzieć, na zachód, no to stworzył warunki tutaj też ekspansji tej całej pedofilii poprzez Kościół katolicki czy przez inne. No dokładnie. Tak, oczywiście. Tak, dokładnie. No. Było w tym wątku. No, tym tak. Bardziej, że prawdopodobnie wiedział o tym wszystkim. No, najlepszy wywiad na świecie to jest Watykan. Wiedzą wszystko o wszystkich. Także to jest ojciec wszystkich wywiadów. Także na pewno wiedzą. Nie. Tak, to było o tym, to było o otwarciu. Tak on, wręcz pamiętam, powiedział, on tylko dlatego został, wybrali Polaka, żeby dobrać się do tej żelaznej kurtyny i otworzyć ją. Tak on twierdzi, nie wiem jak jest, ja tylko przekazujemy co on mówi. Otworzyć się na rynek, wiesz, ekspansji, kolonializmu, handlu żywym towarem. O, tutaj Dawid uzupełnia. Godzina 46 zaczyna się wątek, czyli tak kilkanaście minut o tym było. Tak, to było związane właśnie z ekspansją kolonialną, z pedofilią, z handlem ludzi. Eksploatacją, krótko mówiąc. A, mówił o kolonializmie bardzo... O, jeżeli chcecie, to uzupełnię, przypomniałem się. Mówił o Francji, o Wielkiej Brytanii, o kolonializmie, o tym, że wszystkie te byłe kraje kolonialne, tak zwane byłe, one biorą gigantyczną kontrybucję, czyli każą sobie tym byłym koloniom, w cudzysłowie, które mają tak zwaną niezależność, te wszystkie kolonie płacą gigantyczne kwoty co rok centralnym bankom właśnie Francji, tych Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii. No Niemcy to akurat najmniej tych kolonii mieli, dlatego wojnę zaczęli jedną i drugą, bo denerwowało ich, że wszyscy mają kolonie, a oni niewiele. Także on powiedział, że cała Europa stoi dalej do dziś na eksploatacji byłych kolonii. Te kolonie płacą gigantyczne kontrybucje, w koloniach jest bieda, a ci się pławią w luksusie. I wypłacają socjal i budują sobie, wiesz, marksizm i krainę szczęśliwości. Także tak, były te wątki, to szczegółowo odsyłam. No ja nie chcę się tutaj w globalną politykę zagłębiać, bo to są bardzo, bardziej nas i tu interesują, wiesz. Nie mamy wpływu na globalną politykę, dobrze o niej wiedzieć, ale mamy wpływ na swoje realne życie właśnie poprzez świadome przechodzenie przez te procesy emocjonalne, duchowe, świadomie, tak, ta wiedza. Wszystko jest wewnątrz tak naprawdę, a to, co jest na zewnątrz, jest efektem niewiedzy o tym, co wewnątrz, tak? I tu Keszeci mówi dokładnie, cała przemoc na świecie wynika z oddzielenia, z separacji, z lęku, z zagubienia siebie samego. Ktoś, kto ma w sobie pokój i miłość, nie będzie strzelał do drugiego człowieka, bo no po prostu nie będzie. Nikt go do tego nie zmusi. A ktoś, kto jest przerażony, da się manipulować, da się zaszczuć, będzie strzelał, bo się boi, tak? Także to jest dokładnie to. Korzeń zagubienia tego świata jest w niewiedzy o samym sobie, w odejściu od siebie samego, tak? Czyli od swojej duszy, od swojej miłości. No to ja myślę, że już sporo padło.
Czy ktoś chce jeszcze coś dodać, zapytać? Jak nie, to skończymy, bo to jest taki format, godzina 15 jest idealny. Możemy sobie pogadać. No, cisza. Może ktoś chce coś dodać lub dopytać, to proszę na czacie. Ja się mogę pochwalić, Macieju. Dawaj. Dobra, tylko najpierw muszę udostępnić ekran. Teraz tak, to jest mój blog standardowy, Niezdrowa Polska Myślnik Pokolenie 3000, blogspot.co.uk, tak? Czyli to jest mój ten blog, co zawsze prowadzę o zdrowiu. Zacznij tutaj, jest dział nowy, dołożyłem morsowanie, czyli hartowanie swojego ciała. I można tutaj, prawda, popatrzeć, jak się morsowaliśmy z kolegą wczoraj, z Markiem Korzeniewskim. Bez butów, bez niczego, na bose stopy. Kiedyś bym nie wytrzymał nawet 5 sekund i już bym skakał. Teraz jest to możliwe, ponieważ brałem zimny prysznic długo. Także wyrabia się to w sobie, pokonuje się swój strach, tak? I woda miała około 2 stopni, temperatura na zewnątrz -3. W domu można brać zimny prysznic bez żadnego problemu. Cały rok hartować się, a potem można mieć tą przyjemność zimą polecieć sobie właśnie nad ten. Także to, co wspominałem o morsowaniu, prawda? Pierwszy raz zrobiłem to w życiu, jest to świetne pokonanie swojego strachu i świetna metoda na to, żeby utrzymać zdrowie. Także jak ktoś chce sobie poprzeglądać i dopisze tutaj jeszcze wiadomości, dlaczego jest to zdrowe, są podane 2 osoby, żeby szukać, to uważam, że też jest bardzo warto to zrobić. Wiem, że to nie jest na temat to, co Cash mówi, ale Cash też promuje zdrowie, a morsowanie jest tym czymś, co jak najbardziej pomaga w utrzymaniu zdrowia. I dlatego uważam, że warto jest o tym też wspomnieć. Także oczywiście, dziękuję. To my dziękujemy. Oczywiście, że warto, bo Kasze promuje świadomą interakcję z otoczeniem. A czymże jest morsowanie? Jak wyjątkowo świadomą interakcją z otoczeniem, bo się musisz przygotować do tego, tak? To, co mówisz. Brać prysznic zimny przez dłuższy czas, oswoić się, pogłębić oddech. To jest świadoma interakcja z otoczeniem, także to jest jak najbardziej w temacie. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich. Ale podziwiam, Piotrek, ta lodowata Szkocja, gdzieś jakaś północ Europy, a ty w majtach, wiesz, zimę, no po prostu szacunek. Nie jest to norma, ale dziękuję. Dużo osób tutaj, dużo Szkotów chodzi zimą na krótki rękawek, chociaż nawet widać śnieg, to oni są na krótkim rękawku. To jest... Jakby tak można powiedzieć, oni biorą zimnego prysznica, ale nie wychodząc na zewnątrz, nie ubierają się bardzo gorąco, dużo osób. I to powoduje właśnie, że nie chorują. Tak? Także to jest normalne. My po prostu myślimy, że wychodząc na zewnątrz, tak naprawdę musimy się ubrać. Musimy ubrać czapkę, szalik, musimy ubrać wszystko. A to jest właśnie podstawowy błąd, bo im bardziej się ubieramy, tym mniej organizm się hartuje. I to powoduje właśnie to, że my nie wiemy o tym często, że dieta, po prostu zwykła dieta, jedzenie mięsa, nabiału, jaj, powoduje stany zapalne w organizmie. Biała mąka, alkohol tak samo. Także jeżeli my nie unikamy tych rzeczy, nie mamy ciemnej mąki, nie mamy warzyw, dużo owoców, potem nie uzupełniamy minerałów, witamin i kolagenu, jak mamy 30 lat, no to po prostu sami się prosimy o to, żeby chorować, tak? I nie ubieranie ciepłe nam spowoduje, że my nie będziemy chorzy, tylko właśnie zdrowa dieta. I tą świadomość musimy budować wśród nas. Dlatego polecam serdecznie zainteresowanie się tym blogiem, bo ja to wszystko tam opisuję. Dziękuję, Maciej. Super, bardzo dziękuję za fantastyczny materiał. No myślę, że w naszym gronie to wiemy, że im większej ilości źródeł czerpiesz, tym masz większe możliwości znalezienia własnego balansu. Tak? Nie warto się opierać na jednym źródle. Warto czerpać. Z wielu pieców jeść chleb. I tym pozytywnym akcentem zakończyłbym na dziś i zapraszam do dyskusji. I zapraszam za tydzień.